witam w programie Po Prostu Muzyka. Wyjątkowo dzisiaj powitałem Was nagraniem Race for Your Life zespołu Internal Quiet, w którym mam przyjemność grać na gitarze. Zajmuję się muzyką na co dzień, prowadzę swoje studio, więc mniej więcej wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego program, który chcę zrobić, będzie programem takim, jaki chciałbym słyszeć w radiu. Dużo muzyki, mniej gadania, mówiąc w skrócie, po prostu muzyka. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Rybicki, gitarzysta zespołu Chrissy. Witam Cię, Mateusz, serdecznie. Witam Cię, Sławku, witam również wszystkich słuchaczy. Grasz na gitarze, komponujesz. Powiedz mi, jaki był Wasz pomysł na muzykę i jak to się zaczęło? Jakby tak sięgnąć pamięcią zupełnie daleko wstecz, to zaczęło się to dość typowo, a może nietypowo, to trudno ocenić teraz. Było nas 4 13-latków w 7 klasie szkoły podstawowej, szkoły, do której właśnie co dojechały świeżo nowiuśko zakupione bębny. I chcieliśmy się do tych bębnów jakoś dobrać, a poza tym trochę nudziliśmy się na lekcjach muzyki, w związku z czym najprostszym chyba sposobem na dostanie się do tych bębnów i na walkę z tą nudą było założyć zespół, i tak się zaczęło właśnie. Nie każdy sposób jest dobry. Posłuchajmy zatem, co wyszło Wam z tej muzyki, z tego Waszego sprytu. Nagranie z pierwszej Waszej płyty, 2005 rok. Nagranie, które szczególnie mnie urzekło. Bardzo mi się podoba pod każdym względem. Słuchajmy. One day of the rest of your life, you think it's the last, but it's not true. Even if you wanted to, next day of the rest of your life, that one gives you fresh morning breeze and something new. So you should believe it's true. One day in a lifetime, when you get the feeling to go my way. One day in the lifetime, even if you wouldn't know my name. One day in the lifetime, when you get the feeling to go my way. One day in the lifetime, any day. So take a chance to understand that the less you have, the more you gain. You expect the more you get. And when everything seems to be wrong, you must remember that to be on your own, it does not mean you're all alone. One day in a lifetime, when you get the feeling to go my way. One day in a lifetime, even if you wouldn't know my name. One day in a lifetime, when you get the feeling to go my way. One day in a lifetime, any day. There's a place above you where you dream of our fate. There's a place behind you where it's all.
Pierwsza płyta zespołu Chessy ukazała się w 2005 roku. Powiedz mi, jak została odebrana przez fanów, przez waszych znajomych? Czy nadal ją sprzedajecie? Jeżeli tak, to gdzie ją można kupić? Słuchaj, no rzeczywiście już parę lat minęło od momentu, kiedy ta płyta się ukazała. Jak została odebrana? Wiesz, no, dla nas przede wszystkim ona była niebywałym wydarzeniem, ponieważ była to pierwsza płyta zespołu, która z góry produkowana samodzielnie od początku do końca i we włoskim zakresie też wydana. Jak została odebrana przez ludzi? No, myślę, że mimo wszystko pozytywnie, bo tam na tej płycie wydaje mi się, że jest przede wszystkim kilka fajnych numerów, fajnych harmonii, fajnych melodii. Nam ona może już w tej chwili się aż tak produkcyjnie nie podoba, no bo czasy się zmieniły, my jesteśmy starsi, mądrzejsi, możliwość współpracy też z innymi ludźmi przy produkcji chociażby materiału jest coraz szersza i w tej chwili jesteśmy w stanie robić lepiej wyprodukowane krążki, ale nadal jesteśmy z nich zadowoleni i tak, nadal gdzieś tam od nas można na koncercie nabyć twardą kopię tego albumu, natomiast oprócz tego jest on również dostępny w internecie, gdzie można go sobie pobrać za darmo i to niekoniecznie z pirackich źródeł. A zatem wchodzimy na waszą stronę oficjalną, bądź na popularnego Facebooka i pobieramy sobie fajną kompozycję, która zamyka bardzo dobry album zespołu Chessy. 2005 rok, słuchamy. I don't want to be dead anymore.
muszę Ci przyznać, że bardzo fajnie się tego słucha. Brzmi dobrze, no zawodowo, naprawdę. I wokal, gitary, jak dla mnie, jeden z lepszych numerów na płycie pierwszej. Zaznaczmy, że to z pierwszej płyty nagranie. Powiedz mi, co spowodowało, że zdecydowaliście się drugą płytę zmiksować i zmasterować w Londynie? Wiesz co, to było tak, myśmy już mieli praktycznie wszystkie ślady zarejestrowane na ten drugi album i mieliśmy gdzieś tam, myślę, każdy z nas miał z tyłu głowy już konkretny zamysł brzmieniowy dla tego albumu. Tyle tylko, że nie potrafiliśmy tego zamknąć już sami, bo jest tak, że jak siedzisz i nagrywasz te wszystkie ślady, zresztą ty wiesz dobrze o tym, bo sam grasz, w pewnym momencie człowiek przy procesie miksu i masteringu traci głowę, traci dystans do tego, co nagrał. I stwierdziliśmy w pewnym momencie, że musimy po prostu to oddać komuś. Szukaliśmy w wielu źródłach, kilka osób przymierzało się do tego tematu. Ostatecznie trafiliśmy na gostka zespołu Tesseract, który ma bardzo fajne studio, a przede wszystkim bardzo fajne ucho i podejście do muzyki. No i jak nam zrobił pierwszy mix Wide Eyes Open, to jest dokładnie ten sam mix, który słyszeliście w radio. Okej, to jeszcze kwestii teledysku do nagrania Wide Eyes Open. Nagrywaliście go gdzieś w jakimś specyficznym miejscu. Powiedz, co to było za miejsce, kto wam to nagrywał? Tak, to prawda, Wide Eyes Open w formie swojej wizualnej powstawał w takim może nietypowym miejscu jak na warunki, jak na zespół rockowy i taką, można powiedzieć, ciężką muzykę. Ponieważ nakręciliśmy gros scen do tego klipu w kościele. Jest to kościół świętego Jana w Gdańsku. Jeden z najpiękniejszych, myślę, obiektów, jaki mamy na Pomorzu, ale i w Polsce. Mówimy oczywiście o obiektach sakralnych. I ten kościół jest pod zarządem Nadbałtyckiego Centrum Kultury i to dzięki ich uprzejmości udało nam się uzyskać to miejsce jako plan zdjęciowy. A za produkcją stoi dwóch gości, naszych serdecznych kolegów, przyjaciół i mentorów wizualnych. To Tomek Łuczyk-Zychowski i Janusz Kornacki. To oni się zajęli produkcją tego klipu i dziękuję im za to z tego miejsca. Posłuchajmy zatem efektów pracy. Mix Mastering w Londynie, polski zespół, brzmi naprawdę światowo. Zapraszam, Wide Eyes Open. Day by day.
pewnie nie będę oryginalny, powiem jedno słowo, ogień. Brzmi naprawdę bardzo dobrze, bardzo ciekawie zmiksowany mastering na światowym poziomie. Czemu tylko dwie kompozycje w języku polskim znalazły się na tej płycie? A wiesz co, równie dobrze mógłbyś zapytać, dlaczego aż dwie kompozycje w języku polskim znalazły się na tej płycie? Wiesz, każdy zespół ma swój styl i u nas akurat to jest tak, że jednak głównie lubimy śpiewać po angielsku. Tak jest po prostu. Pytam o te polskie teksty, dlatego że zauważyłem sam na koncertach, ostatnio we Wrocławiu nawet mieliśmy taki przykład, że ludzie po prostu chcą polskich piosenek, chcą śpiewać po polsku, no nawet padło stwierdzenie, że Polacy nie gęsi język swój mają, no coś w tym jest. Dlatego pytam ciągle, czemu nie dwie wersje? Są zespoły w Polsce, które nagrywają dwie wersje, anglojęzyczne i polskojęzyczne. Powiedz mi, jak wy do tego podchodzicie? No tak, to prawda, robi się takie zabiegi, wydaje się niektóre płyty w dwóch wersjach językowych, tyle tylko, że nie wiem jak ty do tego podchodzisz, ale dla mnie zawsze któraś z tych wersji językowych takiej danej płyty jest słabsza, o ile nie jest po prostu do dupy. I wiesz, no, myśmy się nad tym zastanawiali, rozmawialiśmy o tym między sobą, doszliśmy wspólnie do wniosku, że wolimy śpiewać po angielsku, wolimy myśleć po angielsku, kiedy gramy, ponieważ też uprawiamy gatunek muzyczny, który no, ma anglosaskie korzenie raczej bardziej niż słowiańskie na przykład, a to Słowianie to teraz jest popularny temat. No i zobacz, gdybyśmy mieli wydać płytę, która jako drugą wersję tak naprawdę językową posiada wersję polskojęzyczną i ta polskojęzyczna wersja miałaby być gorsza, to jaki jest sens nagrywać taką płytę? Trzeba grać tak, jak się czuje. My czujemy w taki sposób i tyle. Okej, okay, to dla odmiany teraz w języku polskim. Trzeci numer z płyty Ktoś.
można dać czadu po polsku. Czemu nie? Ciągle dobrze brzmi, ciągle dobrze się tego słucha. Mnie to zupełnie nie przeszkadza. No dobrze, zacznijmy teraz z drugiej strony. Powiedz nam, Mateusz, kto cię inspiruje do pisania muzyki, do grania? Jakiej muzyki słuchasz na co dzień? To jest trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę w różnych okresach życia słuchałem różnej muzyki i myślę, że to cały czas będzie się zmieniało z dnia na dzień i w związku z tym też różne rzeczy mnie inspirują. To, co mnie jakby przyciągnęło do grania na instrumencie, to gdzieś tam warunki rodzinne, ponieważ mój tata grał na gitarze od zawsze, gitara była w domu, no i chciało się, nie chciało, gdzieś tam człowiek się musiał tego amol, demol i edur nauczyć. A jeszcze były takie imprezy rodzinne, gdzie większość mojej rodziny muzykowała, więc to gdzieś tam z genów może wychodzi i z uwarunkowań takich społecznych. Na pewno wielu artystów mnie inspirowało i cały czas na pewno szukam inspiracji. Mogliśmy tu wymieniać godzinami, wiesz, Michaela Jacksona, Metallica, kurczę, Slipknota, z takich cięższych rzeczy, ale też na przykład Depeche Mode, czy ostatnio Krzyśka Zalewskiego, który wydał świetną płytę. Okej, okay, słuchamy dalej. Numer 4 na płycie Me, Myself and I. Powiedz mi, Mateusz, jakie jest twoje muzyczne marzenie? Moje muzyczne marzenie? Słuchaj, chciałbym zagrać przed Metallicą, ponieważ przed nimi jeszcze nie graliśmy, a mieliśmy to cholerne szczęście, żeby zagrać przed większością chyba takich zespołów, które gdzieś tam były kamieniami milowymi w historii życia zespołu naszego.
i inspiracjami dla nas. Natomiast Metallica jeszcze nie było i chciałbym kiedyś mieć tą szansę. No a tak poza tym to, wiesz co, chciałbym mieć zawsze takie samo szczęście do ludzi, którzy współtworzą ten zespół i są gdzieś obok tego zespołu i pozwalają nam płynąć z tą wspaniałą rzeką przygód. No i chciałbym mieć sound w bani taki gruby i fajny i umieć go odtworzyć. Plany na przyszłość związane z muzyką, związane z zespołem. Gdzie najbliższy koncert gracie? Kiedy przede wszystkim? No plany oczywiście są. Wiesz, jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowywania, nagrywania już w zasadzie trzeciej płyty długo grającej, to jest trudne słowo. I ta płyta naszym zdaniem, tak nam się wydaje przynajmniej na chwilę obecną, będzie kompletnie inna niż poprzednie dwie płyty. Być może nam się tylko wydaje, ale to już tak naprawdę wszyscy będziemy mogli ocenić gdzieś, mam nadzieję, w okolicach jesieni. No i chcielibyśmy też jak najwięcej grać, wiesz, średnich, małych, dużych koncertów, olbrzymich dla każdej ilości ludzi, bo to jest największy fan. Po to się to wszystko robi, żeby grać, spotykać się z ludźmi. Zaplecze sprzętowe, wzmacniacz gitary, powiedz, na czym grasz? No, przede wszystkim staram się grać na sprzęcie, który sprawia mi radochę, a ponieważ mam to szczęście, że pracuję w firmie, która produkuje wzmacniacze i kolumny, to mam jakiś tam rzeczywisty, realny wpływ na to, co produkujemy. Generalnie nasz zespół jest takim może nietypowym przykładem na to, że warto i można brzmieć i grać na polskim sprzęcie. Bo siedzimy, większość z nas pracuje w tej branży muzycznej i znamy sprzęt dość dobrze, ten, który jest na rynku, i wiemy, że ten robiony w Polsce jest, jeśli nie najlepszy, to bardzo dobry. Dlatego gitary Majonez, elektronika, kolumny, wzmacniacze, efekty Taurus oraz G-Lab też, dobra polska firma. I tak to się kręci, to nam daje i wygodę, i brzmienie. Okej, plany koncertowe. Kiedy najbliższy koncert? Wiesz co, no tak jak mówiłem, w tej chwili głównie jednak jesteśmy skoncentrowani na nagraniu kolejnego albumu. Oczywiście staramy się grać koncerty, jak tylko czas na to pozwoli. I tak właśnie przed chwilą zagraliśmy pierwszy w tym roku plener na Technikaliach w Gdańsku. Na pewno 31 maja w Gdańsku zagramy też taki bardzo kameralny set akustyczny na otwarciu bardzo fajnego miejsca, które należy do naszego kumpla. I też przygoda, ponieważ nieczęsto mamy okazję akustycznie grać, a bardzo to lubimy i te numery nam się też sprawdzają akustycznie. Natomiast generalnie w tej chwili praca nad albumem, nad nagraniami, nad mixem, masterem i trasa koncertowa na jesień, koniec września, początek października, tutaj się zacznie koncertowanie. No dobra, kochani, słuchamy dalej. Ostatni numer na płycie, 11, Sum. Słuchamy.
znowu był ogień. Tak gra zespół Chassis z Polski, tak są z Polski, z Trójmiasta. Moim gościem dzisiaj był Mateusz Rzebicki, gitarzysta, kompozytor. Bardzo było miło mi cię gościć, Mateusz, u nas w studio. Mi również było bardzo miło, także mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Trzymajmy się tego, spotkamy się na pewno. Myślę, że może gdzieś podczas jakiejś trasy, podczas koncertów, może zagramy coś razem, jakiś wspólny koncert. Wtedy będę miał okazję spotkać się z wami wszystkimi naraz i zrobimy może taki szybki wywiad z każdym z muzyków zespołu Chassis. A bardzo mi miło i muszę powiedzieć, że podzielam twoją nadzieję, ponieważ uważam, że spotykanie się na trasie jest najfajniejszą rzeczą, jaka może być i uważam też, że w tym kraju jest masa bardzo dobrych zespołów muzycznych i za każdym razem, kiedy jesteśmy w trasie i spotykamy nowe kapele, to widzimy tą masę pozytywnej energii, chłoniemy ją i też oddajemy ją, myślę, w jakiś sposób, także spotkajmy się na trasie, zdecydowanie. Cieszę się, że mogliśmy puścić trochę waszej muzyki, poopowiadać kilka ciekawych rzeczy o zespole, o twoich inspiracjach. Można by o tym rozmawiać i rozmawiać, to jest temat rzeka. Tak, dokładnie, można by o tym gadać całe popołudnie, wieczór i noc, bo chyba wszyscy muzycy i muzykanci, oprócz tego, że lubimy tworzyć dźwięki instrumentami, tudzież harmonią głosu własnego, również uwielbiamy gadać i tak naprawdę jesteśmy niesłychanie wesołymi ludźmi. To nawiązuje do tego, co mówiliśmy wcześniej o spotkaniu na trasie. Także super, fajnie. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Tobie, Sławku, serdecznie dziękuję, było mi niesłychanie miło gościć tutaj u ciebie w studiu. Również dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do studia. Fajna pogawędka, miło było cię gościć. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się już z całym zespołem. Będziemy mogli sobie porozmawiać na temat waszej nowej płyty. W tle nagrań Wide Eyes Open i tym też nagraniem zakończymy ten program. Jednocześnie zapraszam was już za tydzień, w czwartek o 21:00 premiera drugiego odcinka mojego programu, w którym będę rozmawiał również z muzykiem i będzie mocno. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, hej!